Siema, ze strony Tofik, jest 452 odcinek. 4 dni później nagram, bo katar ciągle mnie męczy. Katar, nadkaszle czasami, więc I guess. Nie, to jakby się ktoś spodziewał, nie, to nie jest jakby ta choroba, ale no. Mówię jak jest, tylko. Mam nadzieję, że to mi szybko w jakimś momencie przejdzie. Że mi to wszystko poprzechodzi i tak dalej. I jeszcze mam chrypę. Czasami mnie tak boli na dnie chrypę, jak nad gardło nie boli po prostu, ale przeżyję możliwe, to nagrywam dla was. Montażu to ja tak jakoś się jeszcze nie bawię. Cztery serca. Ale regenkę sobie zrobię i już podobę. Panie. Ty, czy to może zginąć wreszcie? Dziękuję. Bo jakoś ciebie nie chcę się bawić sobą. Wsiedzie babkę typową. Drewna. Mam nadzieję, że jeszcze styl budowania, jakiego miałem robić. Chyba pamiętam dobrze, więc jeszcze spróbujemy sobie zrobić. To nie jest jakiś taki wielki, nie myślę, problem, ale no. Drewno, co tam jeszcze potrzebujemy? Glowstone'a, tak? Nie, szkła. Szkło? Mamy niby szkło. To jest jakby. Mamy, o. To kiedy było? Przedwczoraj? Chyba coś przedwczoraj, bo sobie eksperymentalny 1.18 wygram. No to porównując to, co jest na 1.17, to jest troszeczkę, mogę powiedzieć, to jest useless ze strony tego, że no kurde, takie tam są te kaniony, to wszystko to jest jakby teraz dużo osób, którzy będą grali po to, żeby zdobyć jak najszybciej elementy, a już w dół kopią 14, to czasami może się nie udać, jak spotka się z kanion taki duży trochę, bo to mogę nazwać taką stronę. Szkło mamy na wypadek tutaj, bo przepalałem to, co pamiętam, I guess, no to ten, przepraszam za mój nos, ale po prostu jak tak o, nie mogę na tym kontrolować, jakbym chciał bardzo, żeby to przekontrować jakoś w stronę tym, żeby to wszystko nie działo się tak przypadkowo i to wszystko, ten cały mój nos. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie w kierunku tym, że przestanie mi to wszystko czasami, przestanie mi przeszkadzać jako tako. Ale no wiecie, po prostu ciągle tym nosem i mnie to po prostu już czasami wkurza. Ja mi się szczerze ten styl podoba. Obskurować to będzie za bardzo OP. Ale tutaj dać glowstone i to szkło. To jest dobre, no to po glowstone to w sumie w tą stronę, a nie tamtą, no. Mi zaczęły się głos tak zachodzić, że muszę od. Przekichany jest to sam jak. Strasznie nie lubię być chorym, bo jest to przekichane strasznie, że nadciążam to wszystko i tak dalej, a nagrywając sobie tak po prostu i to wszystko na tym, jestem w bluzie, bo jakoś ciepło się nie czuję, żeby to było na takie. U mnie jest 25 stopni, takie niby jest. Powinno być ciepło, jak. No nie wiem, tam 25 stopni to. Powiedziałbym, że no nie jest tak ciepło, a mi piestał. Się nie. Uspokój się, proszę cię. W sumie nie wiem, ile glowstone'a by to potrzebował. I właśnie mi szczerze dość do lawy wpada, więc I guess, no. Dla kusenia mloki mam niby, ale w sumie zużyć czy nie? No tak pewnie będziemy jeszcze przeprawić więcej tego. Czy tutaj mamy po prostu glowstone? Dzisiaj tam mamy to ciągle. Cześć! Nie, masz mi gdzieś. No mój pies to się nie uspokoi, jak nie powiem mu grzecznie. Psie nie.
Dobra. What? No Jezus Maria. I ty musisz mi tu wchodzić w paradę. Ciebieś nie powinno być tutaj, za przeproszeniem. Chodź. Spadłem. O. Czy to ten... Nie wiem, myślę, że to ten trochę... Świniok jest głupi. To serio ten? Nie, to jest ten tutaj. Ale i tak ty pewnie zlecisz, że nie będziesz w ogóle mi... tu przeszkadzał w ogóle. A ja w ogóle parkura w ogóle nie umiejąc. Siema, panie. Może mnie pan tutaj już nie spotkać. A ten to co? Kekwu? No ale do widzenia, ale... Chyba on mu się coś zagalopowało. Really. Przynajmniej to jakoś tak obdołać minimalnie, by... Kopiąc to nie spadło mi to wszystko do lawy. A... Glossona trochę może nam się przydać. No, no wiem. Jak mówiłem, to i tak spadło, ale no... Hi guys. D. Pieczony. Jezu, przestraszyłem się lawy. Wow. Czy ja mogę to wreszcie? Dziękuję. Zginąć nie zginę, ale no. Jezu, ty też jeszcze tutaj. Do widzenia. Dla mnie się to czasami jest użeranie większe niż kurna ta lawa, która mi przeszkodziła. Ale no. O mój Boże. No, chociaż to nie spadło tak... Tam. Do lawy chociaż nie padło. A to jest już inna droga. Najwyżej to spada. Mam tu czekobla. Jest tutaj lawa. Sebo przepalamy. Czemu by nie? Przecież tego nie mięsa nie chcę. Nawet. O. No, ta erytra by się przydała. Znaczy, ja mam tekst paka? Mam. Spoko. Coś jeszcze miałem mówić? Tak względnego? A, bawiłem się trochę w blenderze, mogę powiedzieć, że trochę. Trochę się uczyłem, mogę tu powiedzieć, że po prostu się uczyłem bardziej. Bo takie progi mocy z renderowania, czy powiedzmy renderowania sobie skina. Że po prostu jest tam w 3D to wszystko tak. W 3D tam jest, bo tam wszystko się obrabia. Coś tam porobiłem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo tam jedną stronę może sobie spróbować w sklep. Ale muszę z rodzicami pogadać, bo tam jest. No te trzy profile sprzedawcy, czy tam osoba nieprowadząca firmy, czy coś tam działalności. Ale jest ta niepełnoletnia, ale z zgodą opieką, no to mogę zrobić. Bo mam jeszcze te wzory z rendera, te trzy. Może jeżeli się mocno już tak poduczę, że będzie fajnie, to może będzie ok. Jeżeli to się uda, to mogę wam powiedzieć, że założę sklep i tyle. I będą koszulki do sprzedawania, bluzy. Czy z tym zrobić? I don't think so chyba, albo zrobię, zobaczę. Ale pewnie tak o, jakbym chciał, żeby powiedzmy wysłali mi, no to pewnie znajdziecie, jeżeli jakiś próg sprzedaży osiągnę 800, albo że reklamuję, zobaczymy, nie wiem jak to wyjdzie. No ale no. Czasami te, ale w mi jeszcze mój nos zaczyna swoje magiczne rolem purerum. Że musisz przeszkodzić i
Mnie to najbardziej to wkurza, bo jako chory to tam da się jeszcze przeżyć. Oj! Mam... Ty jeszcze, z, nie wiem, z 3 hity, 4 i będzie po tobie. Dziękuję. Jest już po tobie. No, pan. A ciebie tutaj też nie potrzebuję. A bardziej ciebie. Ale bez urazy. No. Próbuję postrzelać, ale no, nie mogę po prostu. A, ja nie mam meryt. No tak, zapomniałem. No, jesteś dobry na początku tego korytarza. A mi się w sumie podoba. Mi się taki styl podoba akurat. No. I moje stawienie drewna. O kurne. Nie no, po prostu jakoś... Tako... Nie znoszę. Wnosić nie znoszę, być chory, bo szczerze to jest też, że ta chrypa to wszystko i tak... To jest takie przekiane mocno. W stronę, ale mam nadzieję, że to szybko wyleczy jeszcze. Szybko, żeby to przejść po prostu. To jest jakby... Bardzo przeziębienie, żeby pozbyć się. Bo my sobie... Pyknął. Jedną rzecz. Jakby tak, że siedzieliśmy dużo na zdalnych tego wszystkiego. A żeby sobie trochę nie ten, to ja bym jako taką. Bo jestem, no dobra, jestem niepełnoletni, to ja wiem, ale jako tako, że mogę sobie niektóre te rzeczy, powiedzmy, z rodzicami uzgodnić. Żeby sobie uzgodnić tą, żeby... bo tam wystarczy, że rodzice podpiszą jedną rzecz. Też nawet mój tata chciał, żeby to zrobić. Pochodzę na siłownię po prostu. Żeby sobie na początek chciałbym dolną partię mocną. Tak dalej. Może to by mi osiągi poprawiło. Ale no, w takie życie. Zobaczymy, jak to wypadnie. Chciałbym być przeziębiony, bo tam... To jest takie, że na 5 dni to za 5 zł powiedzmy. Chcę sprawdzić, żeby się udało. Jakby się udało chodzić, no to we wrześniu by się kupiło karnet. We wrześniu? No dobrze mówię, we wrześniu. Kupić karnet na miesiąc. No karnet 150 zł, I know. Ale powiedzmy, jako że mam szkołę, a po szkole mam jakiś tam czas wolny, to ja jakbyśmy byli hybrydowo, czy coś w tym stylu. Mówię, że czwarta fala może być, ale ten, no to będę sobie chodził po prostu, żeby jakby większe swoje samopoczucie, czy powiedzmy po prostu pochodzić, poćwiczyć sobie, bo no tak bardziej, że rzucić sobie masę, bo już mogę powiedzieć, że jestem trochę, przydało mi się trochę. Mogę powiedzieć po prostu, szczerze. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jako tak rzucić do kawałek masy. I to wszystko. No. Nie będę tak mocno, nie wiem, ćwiczyć, żeby po prostu od razu wszystko robić na maksa. No o to mi chodzi, tylko bardziej. Powiedzmy, mam taki plan po prostu, żeby pozbyć się po prostu tego nadmiaru i tak dalej. Jest to jakiś niegłupi styl i to wszystko, ale zobaczymy jak to... wyjdzie na pewno, że będę uchodził, ale... Czy sobie nie zrobić takiego planu, że nie przesadzić ciężarami i tak dalej. Powiedzmy tydzień typowo, dolne partie to wszystko. Takie bieganie to coś w tym stylu i tak dalej, to wszystko. A później bardziej troszeczkę... siłowo, czy powiedzmy trochę podnieść ciężarów, tak, nie tak dużo, że od razu na maksa go, czy coś w stylu, tylko tak powoli, aby po prostu nie przeciążyć swojego organizmu jako tako, a poćwiczyć. Jeżeli to tak wypadnie ładnie, jakbym chciał, no to
będę ćwiczyć po prostu dla zdrowia swojego i tak dalej i zobaczymy, jak to wygnie dalej. Jeżeli będzie mi się podobało, bo mogę się nastawić, że będzie mi się podobało i tak dalej, no to karnet i będę sobie chodził, powiedzmy, przez miesiąc. Jeżeli na miesiąc poprawi się moja kondycja, to wszystko, no to od razu automatycznie jakby ciebie tu brakowało, szczerze. Dziękuję, do widzenia. Jakby taką poprawić sobie kondycję, to wszystko, bo jakby tego teraz na samemu jakby każdy sobie pobiegać po prostu, no to dla mnie jest trochę za zimno, I guess. A no ciągle po to też się pewnie to jeszcze się pewnie jeszcze nie zbliża, ale może być taka pora, że tam po sobie poćwiczyć. Jeżeli wrześniu się uda, będę chodził i będzie mi się podobało, powiedzmy, rzucę kawałek masy, bo mogę tak szczerze powiedzieć, i będzie mi się szczerze podobało, no to się następny miesiąc kupi to wszystko i będę dalej ćwiczył i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno poprawię sobie kondycję, to wszystko. Też miałem śmieszną sytuację, ale I guess, nie wiem, to jest takie trochę jakby nawet dziwne pod względem tego, że znaczy, mogę sobie pozwolić się powiedzieć, czy bardziej się trzyma ten język za zębami. Dobra, bo i tak wiem, jak mam chorobę, to wszystko, no to przewlekło niestety. I to wszystko nie jakiś COVID coś, ale po prostu na coś nie pozwala mi zdrowie i tak dalej. Niekaz się uroci, nie urodzi się Bogiem, za przeproszeniem, i będzie wszystko świetne, ale no. Chodzi o to, że ja miałem starego lekarza swojego, jak zwróciłem, do liceum chodziłem, no dalej chodzę, ale się nie tylko zmienić, bo nie ja sam to chodzi już jak będę pełnoletni, ale chodzi o to, że mówiła, bo to pani była, że mam prośbę codziennie brać i tak dalej. Ona by się zmieniła, bo ona starą metodą, niebytem, leczyła. A jak ona już się na emeryturę poszła, no to jak do nowej poszliśmy, tak do nowej, z tym papierem to wszystkim, i powiedziała, że czy mam brać ten proszek? Nie muszę brać go, bo to jest na jakby górne. Jak mam katar, no to jak katar, to muszę brać, ale jeśli nie mam kataru stricte, to nie muszę tego brać, po prostu na katar tak naprawdę. A ona mówi, a tamto mówiła, że na pewno mi pomoże. No kurna, sama chyba się nie znając, myślała, że mi to wszystko pomoże ten lek. A ten lek jest tak naprawdę na katar. Ale no, cztery metody pewnie były i to. A już skończyło się, jak się skończyło. Teraz akurat nie biorę, bo mi się kończy powoli katar, ale mam jeszcze jako taką jeszcze taki tem, ale nie wziąłem. Jakoś się nawet lepiej czuję, jak nie wziąłem tego proszka niż tam, bo nie jestem przymulony. Really, nie jestem przymulony, jak zawsze brałem proszek, bo to miałem ciągle brać codziennie i to wszystko, jak teraz nie biorę nawet, bo już nie muszę. Tak naprawdę się czuję mniej przymulony niż jak ten proszek brałem. Bo tak stricte jak tako mi samopoczucie wróciło lepsze. Więc no, jest jak jest, ale jak tego samopoczucie mi fajnie wróciło i to wszystko, i nie jestem przymulony, szczerze, nawet jak po proszku, bo jak po proszku, no to 2 godziny do przymulenia było jeszcze minimalnie, a teraz nawet jak ja nie biorę tego proszka, no to nie jestem przymulony nawet. Więc szczerze, może to pomogło, że jestem bardziej energiczny i to wszystko. Nam się zaraz nie kończy, bo już to widzę na OBS-ie typowo. Ale zobaczymy, jeżeli mi się uda jeszcze dzisiaj, to może się udać, ale nie mówię na 100%, albo jutro, to może założę sklep, po prostu. Jeżeli się to uda, no to spoko, mamy jakby sklep po prostu. No, czy będzie ktoś kupował, to zobaczymy, ale
Gdzieś, że jako tako wyjdzie, że dobra, fajnie wyszło to wszystko. Może jeszcze reklamę nagram, ale wątpię. Zobaczymy, ale no. Spróbujemy. Po prostu to wszystko porobić. A no, widzę. Niestety to widzę strasznie, że już nam odcinek kończy się. A my co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się. Hej.